Znowu nie lubię takiej sytuacji, której było na podstawie, było jak w kampanii radzieckiej. Znowu była misja po cichu. Mi się wydaje, znowu jest ten sam problem w tej misji. Nienawidzę misji po cichu. Nie lubię tego. Potrzebuję jednego z tych żołnierzy sprawdzić, co jest w tym samochodzie. Nic nie ma, dobra. Ktoś tu z was ma jakąś snajperkę? Nie, ty masz para. Ty masz para. Kevin. Larry Parker jest dowódca. To szeregowy, ale według mnie jest dowódca. Ma snajperkę? Nie masz... to jest snajperka? Nie, to nie jest snajperka. Myślałem, że macie snajperkę jakąś. Nikt tu nie ma z was snajperki albo coś takiego? Ilu was jest w sumie? Jest nasz 2, 4, 6, 8 żołnierzy. To dość sporo was tu jest. Dobra, chodźcie tutaj. Druga część. A wy przejdźcie może na tyły, co? Będziecie osłaniać tak. O. Dobra, Raj, ty idziesz tutaj. Ale najpierw ja zapisuję sobie stan gry, żeby tutaj się nic nie stało praktycznie. Będą powtórki, to będą powtórki, nie to nie. Co ja miałem powiedzieć do was, moi widzowie, no Pyszne.pl wchodzi na żywiec od 22 maja, więc dla mnie jest proces przekaz dla was. Zamawiajcie Pyszne.pl na żywca, a ja do was będę przychodził do was zamówienia. Bo teraz aktualnie zamówień jest trochę mało, niestety, mam nadzieję, że Pyszne nie dowali się do moich tutaj filmów, mam nadzieję. I powiem wam tak, że po prostu sobie siedzę na Pyszne, nie mam żadnych zamówień, ale przynajmniej jest to fajna robota. Ktoś chciałby się tam zatrudnić, nie ma problemu, ja spróbuję się tam porozmawiać. Wczoraj jako tako miałem zamówienie, a dzisiaj zasiadłem, ale przynajmniej jestem roboty bardzo zadowolony. Skupmy się teraz na zadaniu naszym. Musimy zniszczyć pozycje strzeleckie Niemców i zajmować osadę. Osada jest naprawdę bardzo potężna. Połączenia z wieżyczkami CKM-u. Tutaj są CKM-y, tutaj są jakieś działka, a zanim tutaj ta cała wielka, potężna Tunezja i bardzo wielu tutaj jest wrogów. Ale również jest tutaj sporo... Jak on tu idzie? Tyś zdurniał! Gdzieś pod ostrzał miałeś tu przejść. Co za... Raj, nie wiem, czy ja cię klikam tutaj. Czemu tam nie możesz przejść? No, możesz przejść. Jego, czy ten żołnierz jest... Nie chcę powiedzieć, że on jest debilem, za przeproszeniem, ale chyba on mnie nie widzi, nie słyszy mnie. Moich poleceń, rozkazów. No, kogut, kurczak, ale kurczaka ja nie chcę zjeść dzisiaj. Dobra, nie zabijemy kurczaków, ale musimy po prostu rozpocząć tutaj piekło hell. Piekło hell. I szybko, wycofka. Co zrobili? O ty kur, odrzucili, alarm odrzucili. Verdammt! The Americans are here already. We are under attack. Zaszedłem ich od tyłu. Dobra, ja oczyszczam ten teren z nich. Oje, niech tam siedzą na razie. Nie będę moich ludzi wysyłał na atak tutaj. O fuck, źle jest ustawione to działko. Wycof się natychmiast już. Wycofaj mi się, Ryan. To działko jest źle ustawione. Schowaj się tu. Bierz dwie apteczki, już, bandaż. Tutaj tego bandażu nie jest tutaj po prostu wystawione, dlatego jest problem niekiedy w tej misji. Jezus Maria, myślę, że to działko będzie obrócone w tym kierunku będzie. Ale niestety nie jest obrócone. Dlatego jest niefajna okazja. Nie jest to fajne. Co, on go nie widzi? Aha, się mnie wystraszył chyba, ten Niemiec. O
Okej, okay, gdzie oni tutaj są? Oni są tu, powiedzmy, że to jest rynek, powiedzmy. Po mojemu. Ja pierdzielę, tu jest trochę mała armia troszeczkę tych Niemców. No ale przynajmniej po mojej taktyce, że przejdę całą misję. I nie jestem dobrą myślą tutaj pełnej strategii, ale pomyślałem. Przeszukałem mapę, zabijając głośnym strzałem wrogów. CKM chroniony przez Niemców. Drugi CKM. Tu pełno budynków Szwabów. Tu na górze CKM. Tam nie wiadomo co. Tutaj działają snajperzy, działają z działkiem. Myślę, jeden z naszych ludzi mógł mieć tutaj snajperkę, wtedy bym go raz, dwa załatwił. Ale jak widać... jak widać, niestety... nie mamy czegoś możliwości jak snajperka w tej misji. Jakby snajperkę miał jeden z naszych amerykańskich żołnierzy, to ja wtedy bym snajperem wszystkich mi tutaj pozabijał. Atakują on nas z tej strony od środka, dlatego Ryan troszeczkę oberwał. Szybciutko bierz bandaż i mi się tutaj przede wszystkim lecz. Czy ta misja wymaga więcej poświęcenia? Wymaga, ale nie większość niemieckich tutaj żołnierzy polegnie za... Jesteśmy w Tunezji. Tunezja jest chyba tam gdzie Ameryka Północna? Nie wiem, mogę się mylić, mogę. Więc Ruscy przejęli w tej grze, jak pamiętam, będę uważał, przejęli Polskę, przejęli Niemcy, więc przynajmniej z luz, przynajmniej wybiliśmy ich trochę z tego. I teraz jest właśnie coś, czego, żeby obrócić tą... to jest ta artyleria, ona tylko tak robi, a można by ją obrócić, albo coś takiego? Nie, niestety nie. Ona jest źle ustawiona według mnie, bo ona jest ustawiona bardziej, żeby celować do wrogów. Po co mi ten broń? Proszę tutaj o granaty, proszę o amunicję, o apteczkę proszę. Proszę o apteczkę. Dziękuję bardzo. Tutaj są te działka, to jest ustawione bardzo, są bardzo niefajnym miejscu, dlatego jakiekolwiek strzały dla naszych tutaj wrogów będą niefajne. O, widzicie i ten właśnie, artyleria. To jest niemal artyleria, to według mnie to jest zwykłe działko niż artyleria. Artyleria to według mnie powinna być taka, która by wyszłaby połowę ludzi na przykład. Tutaj na razie nie zrobimy nic. Tutaj byłoby ciężko niestety, jakby działko by przy... Looks like we've finished here. Report to the commander. The recon company may enter the settlement. Got it, sir!
The storm is abating, and we need to hurry. The company's attacking forces are preparing for the attack and will not disclose their positions until you disable the German planes at the airstrip. So, Corporal, everything depends on you now. Gather your group and get going. Got it, sir! Got it, sir! Okay, we can do it. Come on, guys. Damn, I really didn't think the trick with the truck would work, but I have to admit, we're in the right place, and everyone is still alive. Now I just wish I knew where to find those bloody pilots. They must be inside one of the barracks, but to find out which one, we'll have to inspect them all. I hope now that everybody understands we must stay away. Enemy sighted. Raise the alarm. Well done, guys. Now their aircraft will remain on the ground for sure, which means our chances of success are much greater. It's high time we attacked and smashed the goddamn place to pieces. Company, attack! Take no prisoners. Act as appropriate. Mortar crews, get ready to fire! We will take central positions. I will move a few tanks under your command so your unit can provide secure cover from the flanks. Get to it! Get ready for the fight! Got it, sir! Yes, sir!
Hell, we did it! The enemy's retreating. We're victorious! None of us ever expected to find a Luftwaffe base in such a godforsaken place. When I saw the rows of planes and those freshly painted new buildings,